Od dzisiaj utrudnienia w ruchu na Utracie. Wschodnia jezdnia na odcinku od Sejneńskiej do Przytorowej zyskuje właśnie nową nawierzchnię bitumiczną. Ruch na tym fragmencie drogi wróci do normy po wyschnięciu masy. Jednak na tym nie skończą się utrudnienia w obrębie Utraty. Drogowcy będą sukcesywnie wykładać masę bitumiczną na kolejne odcinki arterii i utrudnienia w ruchu będą się w dalszym ciągu pojawiać. Jak nas poinformował Tomasz Drejer, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, prace i co za tym idzie utrudnienia w ruchu powinny zakończyć się za około miesiąc. Dyrektor miejskiej spółki apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznaczeń ustawianych na trasie.